Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry The Callisto Protocol. Moi drodzy, jest ze mną kilkanaście osób na streamie i kontynuujemy rozgrywkę. Za nami naprawdę ciężki, nie wiem, obszar, ciężki kawałek chleba to był dla mnie do przegryzienia. Więc ogólnie jakoś sobie poradziłem. Częściowo wykorzystałem tutaj otoczenie, częściowo trochę musiałem powalczyć, ale jakoś przebrnąłem przez ten etap i możemy iść dalej. Także tutaj kontynuujmy. Zobaczmy, co tutaj dalej na nas czeka. No i tutaj też trzeba mieć praktycznie na baczności na każdym kroku, bo musimy pamiętać o wyskakujących głowach. Musimy pamiętać o tych wszystkich innych przeciwnikach. Aktywuj elementy sterujące Shu. Ok. Które to będzie? To pewnie gdzieś tutaj na tym komputerzu. Ale to za chwilkę. Na razie tutaj... O, widzicie? Coś tutaj jest na tym regaliku. Trzeba pamiętać o tym, że są jeszcze te regaliki. Ja tak połowicznie o tym pamiętam. Trochę pamiętam, trochę zapominam. Ale sobie w miarę przypominam na bieżąco. Dobra, tutaj to sprzedamy. Chyba to była amunicja też, chociaż amunicji nigdy nie za wiele. Tutaj pytanie do osób, które już grały. Na przykład już tutaj się zaraz zorientuję, bo pisał na przykład Marek, pisał, że przeszedł tą grę. Więc pytanie właśnie do Was, o co chodzi z tym ekwipunkiem? Dlaczego ja mam tak mało miejsca w ekwipunku? Co tutaj się dzieje, że ja mam tylko 6 miejsc i kiedy będę miał te pozostałe miejsca? Czy to jest kwestia odkrycia jakiegoś nowego kombinezonu? Czy to jest kwestia, nie wiem, jakoś odblokowania tego w sklepiku? Mam sobie dodrukować jakiś plecak? O co tu chodzi, nie? To jest pytanie w sumie, którą chciałbym poznać odpowiedź, bo trochę mnie to wkurza, a wiem, że ogólnie gra nie jest długa, więc ciekaw jestem, ile muszę jeszcze czekać na to, żeby móc podnosić więcej przedmiotów. Okej. Okay. No jeżeli mam kasę, to używam tej drukarki, ale teraz to mam 300 tylko, więc mogę sobie wydrukować co najwyżej amunicję albo jakąś strzykawę. A to chyba trochę za mało. Gdzie mam teraz iść? Pewnie tutaj. Okej, okay, na późniejszym etapie się zwiększa. Dobra. Okej. Okay. A, rozumiem. Czyli to fabularnie się odkrywa. No i to jest właściwie wszystko, co chciałem wiedzieć. O, patrzcie, mamy tam jakiegoś przeciwnika. Od razu w niego wjeżdżam, o tak o. Oj, ale tu się animacja spierdzieliła. Jakiś opancerzony. Tak jest. Ten był jakiś mocno opancerzony, przez to był trudniejszy do pokonania. Ale widzicie, i tutaj znowu mój błąd. Patrzcie, że tutaj mogliśmy zrzucać sobie tych przeciwników w nicość. I też tego nie zrobiłem, bo się zgapiłem zwyczajnie. Więc kolejna rzecz, którą mógłbym zrobić inaczej. Dobra, tutaj muszę kogoś uwolnić. Found it. I'll be right there.
Elias, are you sure this is the right one? You get me out of here! What are you doing here? What the hell is going on? Did you know it was her? Is this who we're looking for? Yeah, no, I just knew it was someone who could help us. O, znam tu panią. To jest pani z tego serialu Bad Boys. Right, and you can call down a shuttle, and he can fly it out. We can do this. We just gotta stick together, all right? Thanks. Znam tą panią. Bardzo fajna aktorka. A word of advice, though. Don't trust him. He's not what he seems. Nice. I swear, Jacob, I had no idea who she was. I thought you knew everything about this place. Yeah, I thought I did too. So what now? Now you're trapped in there until the cell docks, which means I can get on the tram, but you can't. Figures. So it's okay. I need you to go to waste processing, all right? Contact me once you're there. Data transfer complete. Wait, what the hell is that? Just a little something to help you out. Just trust in the plan, yeah? I'll see you soon. No z tego, co ja chyba go rozpoznałem, to jest aktor, który grał w Wonder Woman też? Mi się wydaje. No ale jest też znany aktor, no. Nie, w Wonder Woman grał inny aktor. Wonder Woman grał podobny do niego, ale trochę inny. On grał też w Transformersach żołnierza. Ale też to jest aktor, którego ja zawsze mam z nim problem, bo on wygląda jak Johnny Knoxville z Jackassa. Jest prawie identyczny z twarzy. Ja zawsze tam, czy oglądam Transformersów, czy coś, patrzę, kurde, Johnny Knoxville w Transformersach? Serio? A nie, to jest ten aktor, okej, okay, nieważne. No jak on się... Olercia nazywał? Ale fajnie, że jest pani z Bad Boysów. Dotrzyj do stacji tramwajowej. O, siemano. Nice. Okej. Okay. Jak jest jeden przeciwnik, to ja sobie radzę koncertowo. Jak jest dwóch, to jeszcze. Ale jak już jest ich więcej, no to ja wtedy już wariuję, nie? O, widziałem tego stworka małego. Byłeś stamtąd, gnoju, ty mały śmierdzący. Widziałem cię. Gdzie on jest? Mam mało bardzo życia, więc tutaj muszę... Muszę uważać, bo mnie cofnie pewnie znowu 1000 lat do tyłu. No i co teraz tutaj? Kurde, strasznie dużo przeciskania się. To musi być chyba jakiś bardzo długi loading screen. Bo przeważnie te takie przeciskania się dają czas grze na to, żeby się wczytała jakaś większa lokacja. To samo było zastosowane w God of War'ze i w wielu innych tego typu grach. Może tutaj też to jest. Nie wiem. Ej! A, tam był jeszcze jeden. Myślałem, że zniszczyłem tego jednego i że to on się zbudował. Aś, kurde. Patrzcie, teraz to już mam prawie ujemne życie. Życie? Życie? O, nice. Może jeszcze z tego coś? Dawaj życie. To ty dawaj. No dobra, nie to nie. Może tu?
Może tu. Też nie. Panowie, pogadajcie sobie na privie, co? Taka prośba ode mnie, żeby nie zaśmiecać czatu jakimś rozmawianiem sobie o serialach. Będę wdzięczny. O, stop, stop, stop. Koszty. Okej. Okay. Ciekawe, czy w tym będą jakieś przedmioty. O kurde, i tego też nie zauważyłem. Ja pierdzielę. Ej, on mnie wciąga! O cholera! Kurde, ja nie wiedziałem wcześniej, że on mnie wciąga, co nie? Trzeba na to uważać. Dobra, czy teraz powolutku, żebym tutaj nic nie ominął, żadnego przedmiotu. Szkoda, że z tych małych purchaweczek nic nie wypada, bo jest ich bardzo dużo. Patrzcie, jeden pasek życia. Strasznie kiepsko. Dzięki Lizze za podpowiedź odnośnie rzucania tymi skrzynkami, ale ja osobiście nie potrafię rzucać nawet tymi potworami, więc nawet nie będę tutaj się brał za rzucanie czymkolwiek innym. Chyba nie ma sensu marnować na to baterii. Okej. Ej, tu zrobiłem unik. O kurde, gdzieś... To, za co trzeba pochwalić ten tytuł, to to, że zginąłem do tej pory poprzez finisher trzy bądź czterokrotnie i za każdym razem finisher był inny. Dla mnie zawaliste, nie? Dobra. Widzę, że tutaj, żeby nam było łatwiej, to musimy korzystać jednak z tych mechanik, które nam gra zapewnia, bo jak się z nich nie korzysta, to... O! O! Nie wpadłem na to wcześniej, żeby robić tak. No co, tu się nie da wejść, czyli muszę iść tędy. A, okej. Okay. Myślałem, że odkryłem jakieś sekretne przejście. Aj! Kurde, myślałem, że się da... Że się da po cichu, nie? Ale się nie da. Karen Fukuhara. A, no właśnie, to teraz jeszcze tylko zagadka, jak się ten aktor nazywa, ten Jacob. Bo to mi sen z powiek... Nie wiem, jak się mówi sen. Co się robi ze snem z powiek? Spowija? Nie, nie. Zwija? Spływa? Zmywa? Nie wiem. Kurde, ledwo zipie ten mój aktor. Teraz jak mam pistolet, to chyba mógłbym te roboty rozwalać, czy nie? Josha Duhamel? O matko, to bym w życiu nie zapamiętał. Spędza się sen z powiek.
Że spędza mi to sens powiek? No może i tak. Użyj broni dystansowej, żeby strzelić w głowę. Okej. Okay. To ile razy, przepraszam bardzo, trzeba w tą głowę zestrzelić? Witam serdecznie, Pawcio. No więc teraz już wiemy, że imię i nazwisko tego aktora jest nam znane, z tego co napisał Michał, i niestety totalnie bym nie pamiętał, że to jest ten aktor. Mało tego, nawet po przeczytaniu dalej... O, jak fajnie, patrzcie, gdzie mnie wskrzesiło. Nawet po przeczytaniu, kurde, już zdążyłem zapomnieć. To nie wiem. Myślałem na początku, że stałem za daleko i że dlatego nie jestem w stanie rozwalić tego robota, bo tam było napisane, że trzeba strzelić mu w głowę. Ale to chyba trzeba mu strzelić z jakiejś bazuki w głowę, bo z tego pistoletu to mogę sobie co najwyżej połaskotać go po karoserii. Nic więcej. Ej, a tu było wcześniej życie. Gdzie jest to życie? Patrzcie, było i zniknęło, no. Może po prostu się przemknę tędy? O. Okej. O, oj, szybko. Tak coś czułem, że jak tutaj będę się bił z tym zombiakiem, to nie jest dobry pomysł. O, słyszy mnie. Chodź tutaj. Aż sobie podeszwy zedrę do stóp normalnie. O, wypadło coś z niego. Dekoder. Chyba tymi kopniakami wybiłem mu ten dekoder z pleców. No dobra. Opłacało się. Dobra. Oj! Pięknie. A szkoda mi. No dzisiaj? O. No dobra, czyli... Oj. Czyli ogólnie warto zabijać te roboty. Bo tutaj napisał na czacie Michał, że ten dekoder jest wart 500. To kurde jest na maksa warto to robić. Dobra, tutaj chyba się idzie. Konwerter. Liczyłem na to, że tam się da jakoś wejść. Nie, tędy się nie idzie. A pewnie tutaj. Okej, okay, ale czekajcie, bo tutaj jest całkiem sporo przestrzeni. Czemu tutaj się nie da wejść? O tam o. Czy da się? Nie da się chyba. Może tędy? Kurde, no. Bez sensu, że niektóre te szyby się da, a niektórych szyb się nie da zepsuć.
A może tutaj się da ten, nie? A, też nie. Ajajajajajajaj. Dobra, lecimy dalej. Cały czas czekam, aż mnie coś zaatakuje w tym szybie wentylacyjnym. I can't wait, normalnie. Myślę, że pewnie kwestia czasu. Wyjdź ze stacji. Kurde, i znowu to przeciskanie się między tymi rurami. Co oni mają z tym? Podejrzewam też, że to takie przeciskanie się ma tutaj jakby utrzymać nas w klimacie. Oho, co to będzie? Jakiś boss fight? Ciekawe. O! Myślałem, że do samego końca dojedzie ten sprzęt. Czekajcie, próbuję sobie przypomnieć, czy w Dead Space były uniki, takie jakby odskoki. Oj, rękę mi ucięło. A nie, nie ucięło. Chciałem zrobić tak, żeby on został, a ja żebym się cofnął, ale się nie udało. Dobra, czyli tutaj generujemy tego stwora, cofamy się do tyłu, przerabia go na papu, biegniemy dalej, wyskakuje kolejny. Natura mściwą jest. Okej, tak chciałem zrobić. Teraz fajnie by było, żeby ta piła znowu ruszyła. Ja pobiegnę za nią. Of course. Of course. Of course. Że są trzy wnęki i trzy stwory. No przecież to jest oczywiste wręcz. Tak, to wystarczy wcisnąć tylko krzyżyk. Kurde, niesamowite. Och, tu ledwo. Czekajcie, ja zobaczę, czy ja w ogóle tutaj się mieszczę, żeby ona sobie przejechała. Tak, to wystarczy tylko wcisnąć X, wiecie? Okej, muszę się pokazać tej maszynie. Prawdopodobnie działa na jakąś fotokomórkę. Hello. Okej. Idzie dalej. Pewnie za nią, of course. Tam chyba jeszcze jeden wyszedł, ale nic z niego nie zostało, słyszeliśmy. Aj, tam miały być jakieś... Aj. Tylko, że teraz chyba tam nie wrócę, co? Bo miałem jakieś skrzynki z jakiejś siatki ściągnąć. Teraz tam pewnie już nie wrócę, bo ta maszynka blokuje przejście. No trudno.
Podejdź do okna i powiedz, co widzisz. O, widzę w sumie to, co Polacy widzą od 2 tygodni za oknem. I got eyes on the hangar too. Yeah, I'll take you out of here. Yeah, I ran plenty of jobs out of that place. Feels like a lifetime ago. We will get you back to that place. Okay. We'll stick to the plan. Which means you need to get your ass to the habitat, Dom. Well, how the hell am I supposed to get there? Okay, powodzenia w Wiedźminie, Halina. Tam serdecznie, Robert. Minus 40, no to nie, no to minus 40 my jeszcze nie mamy. Ale kto wie. Okej, tutaj akurat ta rękawica fajnie podziałała, tylko ja jeszcze nie nauczyłem się panować nad nią. Poczekajmy, aż będzie pojedynczy przeciwnik. Oj, nie chciałem tego używać od razu. Chciałem się jeszcze tu rozejrzeć, no ale trudno. A nie, to nie jest winda. Myślałem, że to winda, a to jakiś właz. Czyli może się szybko jeszcze rozejrzeć tu? Nie, da się wejść. Jak będzie jakiś pojedynczy przeciwnik, to ja sobie na nim potrenuję tą rękawicę. Bo sporo... Widzę, tutaj jest opcji na jej wykorzystanie i trzeba chyba się z tą rękawicą przeprosić na przyszłość. Ale długaśna drabina. O, myślałem, że ta długaśna drabina też będzie loading screenem, ale oni tutaj zrobili po prostu zwykły loading screen. O, kopuła mieszkalna. Kolejny rozdział chyba nas tutaj czeka. Okej, w bardzo dziwnych miejscach są te rozdziały. To jest chyba, nie wiem, trzeci już rozdział? Nie mam pojęcia. Trochę straciłem rachubę. Oj, nie mogę zapisać gry, dziwne. Minus 40 mają, ale w grze. Kolego Chrisie, nie w Polsce. W Polsce chyba nie ma takich temperatur. Dzisiaj u nas było plus 2, plus 3 jakoś, coś takiego. Okej, okay, czekajcie, bo ja tutaj się rzuciłem od razu na tą apteczkę. Ale nie obejrzałem się. A to plus 7 u was, to elegancko. Dobra, są schody na dół. Tutaj nic nie ma. Może coś drukniemy, co? Fajnie, dekoder. Czekajcie, ja sobie przeczytam, co to jest ten dekoder, zanim go sprzedam. Elementy, które można sprzedać za średnią ilość kredytów Kalisto w kuźni. UJC zezwoliło na zakup tej kontrabandy, aby wycofać ją z obiegu. Okej. Okay. Czyli to i to jest jak najbardziej do sprzedania. Tutaj mamy za niedużą, a tu mamy za średnią. Czyli nieduża ilość według gry to jest 200. A średnia ilość, a nie, nawet 100. A średnia ilość to jest 500. Okej, mamy tysiaka. No powiem wam szczerze, że tutaj ja chyba będę szedł chyba w tą elektryczną pałkę. I tutaj oczywiście podniosę jej obrażenia. Bo wydaje mi się, że jednak jak tutaj oni tak dużo włożyli sił i zasobów w to, żeby zrobić taki fajny system uników, to nie wierzę, że my się tutaj rozstaniemy raczej z tą walką wręcz tak szybko. Szczerze wątpię. Także u mnie na pierwszy ogień, jeżeli chodzi o upgrade'y, pójdzie elektryczna pałka. No a to, że święta bez śniegu, to akurat chyba już wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni, co nie? Wydaje mi się, że najzimniej w Polsce było chyba w Suwałkach.
Nie pamiętam, w którym to było roku, ale tam jest zawsze będzie zimniej. Okej. Okay. Im niżej, tym ciekawiej. Za cicho jest, za cicho. W takich grach jest zdecydowanie za cicho. O! Co mam z tym zrobić? Gdzieś mam coś, coś mam gdzieś to odprowadzić, może tutaj? Konwerter w idealnym stanie. O, i tutaj mogę to chyba podprowadzić. Patrzcie, tam jest jakaś skrzynia. Dobra. Nie wzięło mi czegoś. Szkoda, że nie pokazuje, co to jeszcze go nie mogę podnieść, ale wiem, co to jest. I akurat to mi szkoda, że nie mogę tego podnieść. Mamy na maksa dużo amunicji. Trzeba będzie więcej zacząć strzelać, bo już się tego sporo nagromadziło. Dobra, zobaczmy. Tutaj pewnie muszę to wyrwać rękawicą, ale to za chwilę. Zobaczmy, czy jeszcze gdzieś można sobie tą skrzynię podciągnąć, żeby gdzieś tu się wspiąć. Nie. Okej. A nie. Jak to się otwiera? Podążaj, co tam było napisane? Podążaj za czerwoną rurą, tak? A, tu jest. Okej. No to mamy już jasność. Cały czas czekam na jakiś atak w tej wentylacji. Czekam i nie mogę się doczekać. O! Nie. To tylko ktoś sobie tupnął. O! O! Gdzie ja wpadłem? O! A fuj! Fuj, fuj, fuj. To miejsce to jest to miejsce, co myślę, że to jest to miejsce. Chyba tak. Okej, myślicie, że tam, gdzie idą takie bąbelki, to tam są przeciwnicy? Tutaj idzie jakiś bąbelek. Nie, to trzeba ich po prostu chyba powywabiać, podchodząc do nich. Bo tutaj się w wielu miejscach bąbelkuje. Bla. Miejscówka, fuj. Ale bardzo, bardzo podoba mi się to, że są nakładane tekstury na naszego bohatera. Czyli jak jest krwiście, to bohater jest we krwi. Jak jest błotko, to jest w błotku i tak dalej. Że ta postać, tak jakby wiecie, reaguje na to, co się dzieje w otoczeniu. Nie jest to żadna nowość, ale ja osobiście bardzo po prostu lubię, jak są dodane takie smaczki właśnie. Jeszcze trzeba się w tym czołgać. O.
Co to go zjadło? Okej, nie chcę nawet wiedzieć. Ale to było paskudne, następne paskudztwo jakieś. Sytuacja, przeładowany jestem. Dobra, teraz czołganie się, będziemy tu się czołgać. Dobra. Entry 21C. Guards on rotation. I've got to make this quick. Here's a pipe leads to tank 6. Yeah. I don't see any access. Ej, nie idź tam! Ja wcale nie chciałem tam wchodzić. Co ty robisz? Kurde, jak się tam wpakował? Tylko podszedłem do tego, a on od razu cyk, kuca i już jest w środku. Chłopie, daj się tu porozglądać. Widzę, że tam można wejść na górę. Najpierw to zróbmy. Co to było? Chyba nic. Jak się rzucił w ogóle do wchodzenia w tunel. Nice. O, cholera, patrzcie ile mi tych nie podnosiło. Zróbmy tak, upuścimy sobie amunicję, podniesiemy sobie jeden akumulatorek. Spróbuję go użyć, nie da się, więc go opuszczę i podniosę z powrotem amunicję. Dużo tych akumulatorów dają. Czy co o tym świadczy, że ja po prostu chyba za rzadko korzystam jednak z tej rękawicy. A tak się tego używa. Jasne. Dobra, już umiem. Dobra, już umiem. Wystarczy po prostu L2 i szybko X. I jest kites, co nie? A to chyba mi w ogóle nie zużyło akumulatora, no ale pójdę sobie na ładuję. O, jeszcze jakieś nagranie tu podniosłem przez przypadek. Dobra, już wiem jak się używa tego, to będzie troszeczkę łatwiej mi się wydaje. Co to mamy? Nie wiem. Tu nic, na górę coś. Kurde, no i teraz gdzie ja mam iść? Tamtym tunelem czy tu na górę? Wracamy do tunelu. Bo teraz, kurde, się martwię, że pójdę za daleko i znowu... O, patrzcie! Tutaj były te kolce za tym chłopem, widzicie? Ja tych kolców też jeszcze w ogóle nie widzę. Muszę zacząć dostrzegać takie rzeczy, bo zaraz mi się gra skończy. A dalej nie będę z tego korzystał. Dobra, tu jeszcze sobie pójdziemy i zaraz sobie skończymy odcinek. O, ręka sobie leży, elegancko obcięta. Siemano Toluś, witam serdecznie. Co tam tutaj, co tam słychać? Nie zagaduj mnie teraz, bo tutaj zaraz mi coś wyskoczy pewnie. Gdzie ty jesteś? Co to, Linio? Chodź tutaj. Chodź. Dzień dobry. Witamy. No cześć, jak tam? Wszystko dobrze? Pospałeś sobie i teraz przyszedłeś tutaj sobie pospać? No tak, no przecież to jest wiadomo. Jak nie tu, to tam, jak nie tam, to tu, prawda? Dobra, zabijamy teraz stolek zombiaki. Jesteś gotowy? No ja tu nie widzę nic. No i kurde, pewnie nie tu poszedłem. A na bezpiecznik do bramy ma miejsce w ekwipunku, no.
No gdzie są przeciwnicy? Co tu się dzieje? A, teraz przyjdą. Pewnie po zdobyciu tego tałataństwa. What? Ale paskuda. Ciekawe, ciekawe. Interesujące. O! A, tu trzeba jeden bezpiecznik wsadzić, okej. Okay. Czyli ta ścieżka ewidentnie jest naszą dalszą ścieżką. Czyli jednak tamte drabinki prowadziły do jakiegoś innego miejsca. Więc zaliczmy jeszcze te drabinki w tym odcinku. O, i ty przyszłaś do nas. Siemanko, Lola. No to Olek już zajął miejscówkę w pierwszym rzędzie, ale jak chcesz, to mogę ci zaoferować miejscówkę w drugim rzędzie. Chcesz? Co, Kicia? Kiciusia, chodź. Co tam? A, będziesz się tutaj teraz z telefonem ocierać. No dobra. Nie, nie po klawiaturze. Czekaj, rozłożę ci bluzę. O, to się na niej możesz sieknąć. O. Proszę bardzo. Pięciutka, fajna. Polecam. Dobra, wbijamy tutaj na tę drabinkę. O, patrzcie, i tutaj jest jeszcze możliwość pchnięcia wroga. Czyli pewnie jak będę z góry schodził, to stąd coś jeszcze wyskoczy. No właśnie, gdzie ja idę? Po coś tu się wchodzi na stówę, nie? Tylko po co? Bo tam poszłeś na konsolę siąść, no to ciekawe. Czyżby, żeby tam zeskoczyć? Nie. To nie wiem, po co się tu przyszło, co, że do tej gablotki? Tyle zabawy z spinaczką tylko dla tej jednej gablotki? Chyba nie. Żeby tutaj zeskoczyć? No chyba też nie. To nie wiem, chyba po nic po prostu. Bez sensu. Albo tam było coś, czego ja po prostu nie widziałem. No trudno. Nie można znaleźć wszystkiego. Kicia, nie rusz. Kicia, widzę to. Nie rusz. Jak odłączysz mi kabel zasilania od konsoli, to będzie po temacie. Nie dotykaj. Kcia. Cholera, jasne. Okej, okay, mamy dwa bezpieczniki. Jeden prawdopodobnie trzeba użyć tu, drugi tam. Więc ja sobie tutaj zapiszę i zakończę sobie tutaj ten odcinek przed użyciem tych bezpieczników, moi drodzy. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Wbijajcie na streamy, wbijajcie na Discorda. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.